Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, dzień dobry. Moimi Państwa gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. Witam serdecznie pana redaktora, wszystkich radiosłuchaczy i internautów. Tak jest. Zapisze się pan do partii Andrzeja Dudy, kiedy ten już nie będzie prezydentem? Nie, no jestem w Prawie i Sprawiedliwości od samego początku, panie redaktorze. Od 2001 rok. Także nie mam zamiaru się nigdzie zapisywać. Jestem z tych takich stabilnych. Nie zmieniam partii. Orędzie przez wielu komentatorów było oceniane jako element takiej walki o przywództwo w partii. Też pan tak to widzi? Nie, ja to orędzie odbieram jako takie historyczne, które będzie powtarzane przez wiele lat i myślę, że też się zapisze w historii naszej, takie, które jest podsumowującym orędziem roku bardzo niebezpiecznych działań rządu koalicji 13 grudnia. Bo w tym orędziu merytorycznie pan prezydent przedstawił i podsumował ten, można powiedzieć, rok, no nie rok, 9 miesięcy działalności rządu Donalda Tuska, który no niestety wedle pana prezydenta, ale także i w moim odczuciu, to był rok zmarnowany, rok, który nam cofa gospodarkę, cofa nasz rozwój w sposób bardzo szybki i drastyczny. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że aż tak szybko można cofać. A jakieś przykłady, czy to tylko takie... Nie, no były przykłady, no bo przecież... Panie redaktorze, my nie możemy jako Polska stać w miejscu. No, dla mnie takim najlepszym przykładem są wszelkie sprawy infrastruktury, chociażby drogowej czy kolejowej. No to proszę bardzo, no, wstrzymanie Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo jest wstrzymane. Budowa elektrowni atomowych, które też niestety, ale są wstrzymane. My jako kraj za 10-15 lat bez dużej dostępności do energii nie mamy szans. Nie mamy szans rozwojowych, a to, co my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobiliśmy przez 8 lat, czyli doprowadziliśmy do, no można powiedzieć, rozwoju takiego maszyny napędzającej gospodarkę, to nie powinno być zatrzymane. I przedstawiciele rządu nie mówią o zatrzymywaniu tych inwestycji, tylko o przyglądaniu się tym inwestycjom po to, żeby zrobić taki bilans ponowny otwarcia. Panie redaktorze, nie ma czegoś takiego jak przyglądanie się i bilans otwarcia przez rok czasu prawie, bo są inwestycje, które należy wykonywać tu i teraz. Świat nie stoi w miejscu, Europa nie stoi w miejscu. Proszę bardzo, Orban już wykorzystuje i rozpoczyna budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego na Węgrzech. Inne kraje też nie śpią. Niemcy się rozbudowują cargo, no bo to wiadomo, Niemcy... A my będziemy terminal kontenerowy budować w Świnoujściu. Mam nadzieję, panie redaktorze. Pan mówi teraz, my będziemy. Ja trzymam kciuki tutaj za... Jako Polska oczywiście. Za nasze zachodniopomorskie. Ja nawet mogę pochwalić. Ja nawet podsumowując te 9 miesięcy, które ogólnie dla gospodarki naszego kraju są, można powiedzieć, tragiczne, ale też dla mieszkańców będą bardzo ciężkie, bo będą podwyżki wszystkiego, co możliwe, to mogę powiedzieć, że no, pomysł, który powstał ileś lat temu, a ja go bardzo mocno pielęgnowałem, czyli i dociągałem, doprowadziłem nawet do tego, że kilka przetargów poszło, obwodnica zachodnia Szczecina, z RIDY zostały podpisane. I to jest ta szczęśliwa informacja. Obwodnica zachodnia Szczecina tak z tunelem pod Policę Święta. To Pendolino do Szczecina. Pendolino jest bardzo ważną rzeczą. Port kontenerowy Świnoujście, czyli co? Czyli Arkadiusza Marchewkę chce pan pochwalić personalnie na przykład? No za wiele rzeczy bym go nie pochwalił, ale akurat za inwestycje, za to, że wspólnie rozmawiając, bo my to zrobiliśmy ponad podziałami politycznymi akurat z Arkadiuszem i pewne rzeczy przy tej inwestycji drogowej obwodnicy zachodniej Szczecina idą dalej. Bardzo ważną kwestią jest to, że nie została zablokowana inwestycja S10. Weźmy pod uwagę, droga życia do Warszawy S10, ta przez Bydgoszcz, tak, to są rzeczy drogowe, ale dla nas, dla rozwoju zachodniopomorskiego bardzo ważne. I owszem, za to mogę bardzo delikatnie, ale pana ministra Marchewkę pochwalić, że nie poddał się naciskom z Warszawy, które chciały, na 100% wiem, że chciały zablokować tą inwestycję i mam nadzieję, że w ostatniej chwili nikt nie zabierze tych 7,5 miliarda złotych na obwodnicę zachodnią Szczecina. Tak, ona jest dla mnie bardzo ważna. To jest
część mojego życia i myślę, że może w przyszłości pan minister Marchewka już później, jak będzie trochę starszą osobą, razem siądziemy i sobie porozmawiamy, jak ciężko było tak wielką inwestycję i się przejedziecie tym tunelem. I przejedziemy się może tym tunelem. Świnoujście, przepraszam, Święta Police. A pan rzucił kwotą, bo pan minister Marchewka nie chciał zdradzić, ile to miliardów, a teraz pan rzucił, że 7,5 miliarda złotych. To już są takie ostateczne wyliczenia, jeśli chodzi o zachodnią obwodnicę Szczecina. Tak, ja bardzo dokładnie analizuję te, bo tak, znaczy dla mnie tak, bo ja wiem, ile ona miała dokładnie kosztować za naszych rządów w momencie, kiedy ogłaszaliśmy te dwa przetargi na projektowanie, wcześniej przecież geologia, wcześniej wyznaczanie, przecież to był ciąg, osiem lat już tą inwestycję, można powiedzieć, budujemy, tylko fizycznie ona się nie buduje, ale w papierach, w dokumentacji to się buduje. No to przy tym tunelu, który będzie najdłuższym tunelem w Polsce, to miało być 5 miliardów 600, potem 6,2. Ja w tej chwili to wyliczam na 7,5 miliarda. Na 7,5 biorąc pod miliarda uwagę inflację, tak? No tak, no i wykupy gruntów. Teraz najważniejsze, koalicja 13 grudnia, jak mnie słyszysz, Arkadiuszu Marchewka, ty dobrze o tym wiesz. Wykupy gruntów, no nie? To jest rzecz najważniejsza. Mhm. A wy tak konsekwentnie, słyszę, koalicja 13 grudnia mówicie o rządzących, a oni o sobie koalicja 15 października. A niech mówią jak chcą. Ja mówię koalicja 13 grudnia, bo ta koalicja powstała 13 grudnia. Ja tutaj nie robię żadnego przekłamania. Czytam złośliwości. Wybory wyborami. Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, tylko Prawo i Sprawiedliwość nie stworzyło koalicji większościowej i dlatego nie rządzimy. Natomiast przyglądając się temu, co się dzieje, właśnie tak pyta się pan pod kątem podsumowania tego ostatniego roku, no to ja widzę, siedząc w Sejmie, chodząc po kularach, widzę, jak ta koalicja czeszy. To jest taka koalicja, taka chodząca, ale mogąca się w każdej chwili przewrócić. Także te działania agresywne ze strony Donalda Tuska, no nie wiem, czy one są takie na miejscu, bo... Ale twierdzi pan, że może nie dotrwać do końca kadencji ta koalicja? Znaczy ja wręcz jestem pewien, że ta koalicja nie dotrwa. Możemy się spotkać za 2 lata, za półtora, myślę, roku. Myślę, że ja daję 2 lata. Czyli wcześniejsze wybory. No zdecydowanie wcześniejsze wybory. Na pewno jest to podyktowane jeszcze tym, jak będą wyglądały wybory prezydenckie, kto te wybory prezydenckie wygra. Ja patrząc na ten budżet, który w tej chwili z tak ogromnym deficytem przygotowany został przez koalicję 13 grudnia, widzę, że to jest budżet na kampanię wyborczą, ale oni się przejadą, bo oni myślą, że wpompować, robiąc tak duży deficyt budżetowy, dopompują jeszcze przed wyborami pieniędzy dla ludzi, tylko że ludzie już nie mają pieniędzy. Mówi pan o wyborach prezydenckich. Tak, mówię o wyborach prezydenckich i wiem, że są troszeczkę wyalienowani. Ci rządzący tam na górze w Platformie Obywatelskiej nie widzą, co się na dole dzieje. Ludziom się już żyje coraz gorzej. Oni myślą, że do wiosny tego roku to jakoś tam będą uzupełniać tymi kwotami z deficytem budżetowym i jakoś dociągną, a później dopiero przycisną śrubę, ale oni już tą śrubę przycisnęli. Przycisnęli, bo w tym momencie, jak mamy największą inflację w Europie, to powinni natychmiast wprowadzić VAT zerowy na żywność. Z powrotem. Zarobki rosną. No, panie redaktorze, może pan redaktor i ja tego nie odczuwamy. Nie wiem, nie wchodzę w kwestię zarobków tutaj nas, ale mówię o tym, jak żyją przeciętni ludzie. Ja jestem posłem, który się spotyka z bardzo dużą ilością osób. Ja się spotykam z osobami wręcz, które przychodzą i płaczą. Przychodzą do mojego biura i płaczą, że jest bardzo ciężko, że nie dają sobie rady. Gdzie są te nasze? My mieliśmy tarcze ochronne na energię. Co oni robią w tej chwili? Oni chcą naprawdę doprowadzić do zastoju gospodarczego i zwiększenia inflacji? Czego ciągną tą Polskę w dół? Ja tego nie mogę zrozumieć. A skoro byliśmy przy wyborach prezydenckich, to chciałbym zapytać, czy Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości ze Szczecina, już wypadł z karuzeli nazwisk kandydatów na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości? Panie redaktorze, nie odpowiem na to pytanie, ale to, że jakieś nazwisko było i się w danej chwili nie pojawia, to czasami są takie taktyki wyborcze. My musimy te wybory prezydenckie wygrać, dlatego, panie redaktorze, to nie może być pochopna decyzja.
Ja jestem i optuję za tym, że, no ale ja jestem szarym członkiem Prawa i Sprawiedliwości, posłem od roboty, jak to się mówi, takim bardziej. Natomiast optuję za Zbigniewem Boguckim, ponieważ jest to człowiek z charyzmą, człowiek, który umie docierać do ludzi i ma niespożytą siłę fizyczną. Naprawdę, to, bo siła fizyczna w kampanii wyborczej, gdzie czasami trzeba po 16-18 godzin dziennie pracować, jest bardzo potrzebna. To tyle, jeśli chodzi o naszą radiową część. Teraz przenosimy się do internetu i kontynuujemy rozmowę z posłem Arturem Szałabawką z Prawa i Sprawiedliwości na radioszczecin.pl, na naszym radiowym Facebooku i na aplikacji Radio Szczecin. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula, też z naszego regionu, zaprezentowała projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. To nie małżeństwa, tylko rejestrowane związki partnerskie. Jak pan się zapatruje na ten pomysł? Powiem tak, pani minister Kotula, z którą próbuję przeprowadzić ważną i realną do zrealizowania rzecz związaną z, chociażby z moją interpelacją, która mówi o równości dostępu do toalet publicznych dla wszystkich, a dla kobiet przede wszystkim, bo kobiety są niestety, ale dyskryminowane i to w całej Europie. Moglibyśmy jako Europejczycy, jako Polska pokazać, że ta równość powinna, bardzo, bardzo w skrócie, na wszelkich instytucjach, dworcach, imprezach masowych mężczyźni mają dużo łatwiejszy dostęp do toalet, do kabin, bo mają tego więcej niż kobiety. I tu na tym się powinna pani minister skupić. Natomiast tą ustawę, którą ona przeprowadza, a to jest ustawa, którą ona przeprowadza w sumie jako sama, bo jak z tego, co słyszałem wczoraj w mediach, to nie jest wypracowana przez rząd i wcale nie jest jeszcze klepnięta na Radzie Ministrów jako ten projekt, także dla mnie ustawa, która i tak nigdy w życiu nie przejdzie, dlatego że jest niezgodna z konstytucją i to jest przede wszystkim. Ale chce pan powiedzieć, że potrzeby fizjologiczne kobiet są ważniejsze niż na przykład potrzeby... Nie, ja mówię o realnych rzeczach, bo tutaj potrzeby fizjologiczne kobiet są bardzo ważne, bo kobiety są dyskryminowane, nie mając dostępu równego, tak jak mężczyźni, do toalet. Natomiast ja mówię o realnych rzeczach, które moglibyśmy zrobić i o tym rozmawiałem z panią minister i no zobaczymy, jak na to zareaguje. Natomiast to jest tylko wymysł pani minister Kotuli, która robi ten temat jako temat zastępczy, który nie ma szans przejścia. Ale to nie ma Unia szans, Europejska po pierwsze, wymaga od Polski, żeby tak, dostosowała... Ale mamy, panie redaktorze, nasze prawo. Tak, panie redaktorze, ale my mamy konstytucję, której trzeba przestrzegać. Jakby rządząca koalicja zdobyła większość konstytucyjną, a bez Prawa i Sprawiedliwości tej większości konstytucyjnej nie miała i zmienili tam ten jeden zapis odnośnie małżeństwa. Są małżeństwa, tak? Ale tutaj mówimy o związkach partnerskich. Panie redaktorze i szanowni słuchacze, związki partnerskie, które będą zawierane w urzędach stanu cywilnego. O czym mówimy? O zamienniku słownym. Generalnie to jest wypisz, wymaluj małżeństwo, tylko zostało zmienione jedno słowo, to znaczy dwa słowa, związek partnerski. I każdy konstytucjonalista powie, że to by było w tym momencie łamanie konstytucji. Ale po pierwsze... A jest pan tolerancyjny? Ma pan coś przeciwko temu, żeby... Panie redaktorze, jakby mężczyzna z mężczyzną mieszkał pod jednym dachem? Panie redaktorze, jakby pan cofnął się historycznie do mnie, to jestem osobą, która chyba w Prawie i Sprawiedliwości jest osobą najbardziej liberalną. Tak się uważam. Przecież ja pracowałem w stowarzyszeniu TADA. To było stowarzyszenie, pierwsze stowarzyszenie w Polsce, które wspierało gejów, wspierało lesbijki, wspierało prostytutki w dojściu do seksu bezpiecznego z prezerwatywami, bo wtedy szalał AIDS, HIV. A dzisiaj jest pan przeciwko rejestrowaniu związków partnerskich. I też małżeństwom. Ja jeszcze raz powtarzam, pan redaktor tu mi nie wciska, że ja jestem przeciwko związkom partnerskim, bo ja nawet powiem panu więcej. Ja bardzo dobrze znam środowisko i znam środowisko osób homoseksualnych, z którymi utrzymuję kontakt. I same te osoby niejednokrotnie mówią, że ta chucpa, która jest robiona wokół środowiska homoseksualnego, ta chucpa, te LGTB i te mocne wyrażanie swoich opinii, wręcz nachalne, jest dla nich niekorzystne.
to nie jest tak, że środowisko gejowskie potrzebuje wielkiego rozgłosu. Oni sobie spokojnie żyją, funkcjonują i chcą w tym świecie funkcjonować, a wiedzą, jak świat wygląda. Świat to jest jedna wielka parabola. To jest sinusoida. Raz idzie do góry, raz idzie na dół. Ale wszystko nigdy, jest fajnie, kiedy jest dobrze, ale jak na przykład jeden z partnerów trafia do szpitala, no to wtedy już nie może chociażby dostać informacji odnośnie... Naturalnie. Mówimy o, naturalnie, o spadku i o takich naturalnie, historiach. Jak rządzący są tacy mądrzy, to niech przygotują taką ustawę, którą uda im się przeprowadzić i która będzie zgodna z konstytucją. Ja jestem osobą, która jest bardziej nastawiona na sprawy gospodarcze, mniej na światopoglądowe, aczkolwiek mam swój światopogląd i też on jest niezmienny od można powiedzieć, od zawsze. Mhm. I nie jestem przeciwko związkom partnerskim, bo te związki partnerskie, one są, funkcjonują, ale nie rejestrowane, ale nie rejestrowane jako pana, małżeństwo, bo to jest rozumiem, pierwszy krok pana, do adopcji. Boli ten, pierwszy krok ten do urząd adopcji, stanu cywilnego, tak? Nie tylko. To jest pierwszy krok do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a sami w większości ludzie ze środowiska homoseksualnego, środowisko gejów nie jest za tym, żeby wywoływać taką burzę w postaci adoptacji dzieci. Tu wchodzimy na względy takie, które byśmy musieli omawiać w sposób bardziej naukowy, a nie polityczny. Rozumiem. A teraz mówi się, że nie przysposobienie, a mała piecza. No mała piecza, no to panie redaktorze, już panu tłumaczę, na czym mała piecza może polegać. Jest małżeństwo, które się rozpada, żona nie dostaje możliwości opieki nad dzieckiem, opiekę nad dzieckiem ma tata. Tata zawiera związek małżeński z drugim panem tym razem, bo się okazało, że był gejem albo zmienił swoją orientację mhm. seksualną i dziecko jest wtedy wychowywane przez dwóch tatusiów. Już mamy wtedy adopcję. To są właśnie te małe kroczki, małe krople, które niestety, ale drążą skałę i ta skała drążona w Europie daje nam przykład, czego nie należy robić. Bo my te doświadczenia mamy z Europy. My widzimy, co się dzieje z Europy i my widzimy też tą tragedię niejednokrotną, tragedię dzieci i nie będę tego rozwijał dalej. A nie jest trochę tak, że w Polsce to my w większości byliśmy wychowywani przez pary jednopłciowe, mama i babcia? No, rodzinne pary jednopłciowe, bardzo, bardzo ciekawą kwestię pan poruszył. Ja co prawda miałem troszeczkę inaczej. Ja miałem mama i dziadek. A, rozumiem. Mama i dziadek. Bardziej no, mama jako, samo moja mama jako lekarz, chirurg bardzo dużo pracowała, miała bardzo dużo mhm. rów i zajmowali się dziadkowie. No, ale bardziej się zajmował dziadek i dziadek mnie wychował. I chyba dobrze mnie wychował. Chciałem zapytać na koniec, czy już pan podnosi rękę przed przejściem dla pieszych? Pije pan do mojej interpelacji? Będę nie piję, ją... no pytam, no jeżeli pan to proponuje, uważam, no to, tak, ja to, proponuję. To warto sprawdzić na żywym organizmie. W wielu rozwiniętych krajach jest to możliwe, chociażby w Japonii powinniśmy brać wiele przykładów od Japończyków. Ja po rozmowach teraz wiem, że ta interpelacja nie ma szans przejść, natomiast ja szykuję kolejną interpelację, bo tutaj klucz tej sprawy to jest doprowadzenie do tego, żeby młodzież, która w tej chwili, bo ta ustawa, którą wprowadziliśmy, mhm. doprowadziła do tego, że młodzież jak te zombie wchodzi w tej chwili na ulicę, nie spojrzy w lewo, w prawo, tylko idzie niejednokrotnie, mając słuchawki, telefon przy uchu, idzie i nie ma już, traci nawyki. Nie można patrzeć w traci, telefon, bo 500 tak, złotych tak, mandatu. Teoretycznie to pan wie, jak to wygląda, przecież żyje pan i funkcjonuje przecież tutaj na naszych ulicach. Czyli chodzi młodzież o to, zombie. Młodzież zombie. Będę chciał, żeby wprowadzić na przykład obowiązkowe podnoszenie ręki dla dzieci i młodzieży do lat 18. Niech się uczą. Niech uczą się spojrzeć, bo w starciu z samochodem człowiek nie ma szans. Nigdy nie wygra człowiek z samochodem. Oduczyć młodzież nie zwracanie uwagi mhm. na ulicę, bo my, osoby starsze, bardzo dokładnie, zanim wyjdą, mimo że mamy pierwszeństwo, zawsze spojrzymy w lewo, w prawo i dopiero idziemy. Młodzież niestety idzie jak tur. Nie spojrzy w żadną stronę. Ja naprawdę bardzo często to widzę. My musimy zacząć taką prawdziwą edukację. W przedszkolach, owszem, jest nauczanie. Mhm. Czyli przyznaje pan, że trochę błędem było wprowadzenie tych zasad, że pieszy, który zbliża się do przejścia dla pieszych. Tak, ja byłem przeciwko tym zmianom. Ja byłem w ogóle przeciwko
przeciwko zmianom bardzo ostro, wprowadzającym bardzo ostre reguły dla kierowców. I niech pan redaktor zobaczy, uczestnikami dróg są i piesi, i rowerzyści, a tak naprawdę tak potężnie po kieszeni, potężnie dostali kierowcy. Wie pan, ile jest punktów za to, że kierowca nie zatrzyma się albo nie wyczuje tego, że pieszy ma przejść przez ulicę? Około 10, tak? 15 punktów. I sam miałem do czynienia z takim przypadkiem, gdzie para stała przed przejściem, rozmawiali. Ja delikatnie przejechałem, policja mi zatrzymała i całe szczęście cofnąłem się do tych państwa i powiedziałem, czy państwo przechodzą? Nie, my sobie tutaj stoimy tylko przy i rozmawiamy. Miałbym 15 punktów, jeszcze raz kilka parkowań, po 5 punktów za parkowanie w niedozwolonym miejscu, 5 punktów. No ale chyba nie chce pan powiedzieć, że pan w niedozwolonych miejscach parkuje, nie, panie pośle. Nie, ale różnie w życiu się zdarza. My jesteśmy cały czas, my jesteśmy rozwiniętym krajem, ale nasz kraj potrzebuje siły pracy i takiej mobilności. I bardzo dużo osób porusza się samochodami i te przepisy, które my w tej chwili wprowadzamy i zaostrzamy, powodują to, że bardzo wielu osób traci możliwość zarobkowania, bo jak straci możliwość poruszania się samochodem, no to już jest koniec. A nie jesteśmy jeszcze Luksemburgiem, Belgią, Holandią. Nie, jeszcze nie jesteśmy. Jeszcze na tym etapie nie jesteśmy. Chciałbym, żebyśmy dogonili, a wtedy nawet róbmy miasta, w których tylko będziemy jeździli rowerami. Jak już będziemy tacy bogaci, będziemy wstawać rano, jechali sobie na kawę rowerkiem i rozpoczynali dzień. Na razie ciężko jako Polacy pracujemy. Idyllicznymi wizjami zakończył poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka, który był dzisiaj gościem Rozmów pod Krawatem. Dziękuję pięknie. Dziękuję panu redaktorowi. Pozdrawiam serdecznie państwa. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.